gdzieś. Ej, faktycznie całe te domki płoną. O, widzowie, musimy pomóc gasić ten wielki pożar. O, Pipek, dobra, bierzemy nasz pistolet w rękę i chwileczkę napełnijmy wodę z tego hydranta. Szybko, bo za chwilę wszystko się tam spali. A zobaczcie, po prawo tutaj widać, ile mamy wody. I teraz dawaj, Pipek, wszystko gasimy naszym pistoletem na wodę. Nie mogę, ile tu jest ognia. Moje ciężko zarobione pieniądze. Wszystko się pali. O ja, faktycznie, dobra, wejdźmy do środka. I nie, tutaj wszystko się pali. Tak mi przykro, Pipek, dobra, wszystko musimy zalać wodą. A ja to tak długo budowałem. Musisz to ugasić, proszę cię. Jak to wszystko się spali, to będzie koniec. Dobra, Pipek, już to wszystko gaszę. Uwaga, tutaj masz jakąś półkę. Mam nadzieję, że wszystko zgaszę. Krzesełka, krzesło, o nie. I chwileczkę, skończyła mi się woda. Sorry, Pipek, muszę natankować jej więcej. No co, faktycznie, mi też. Musiałem się wrócić, no nie. A domek mojego sąsiada, on też płonie. Ej, faktycznie, wszystkie te czerwone domki płoną, to był twój kolor. Uwaga, gasimy to i dobra. Nawet w garażu ci się palą auta. No nie, Pipek, wszystko trzeba zgasić. Szybko zrób to, ale Luczek, ty w ogóle tego nie gasisz. Masz taki słaby pistolet, patrz co ja mam. Ej, faktycznie, ty masz trochę lepszy, ale dobra, Pipek, nieważne, jestem strażakiem, muszę ci pomóc. No właśnie, że ważne, zobacz, twoja woda już się skończy, a ty potrzebujesz lepszego pistoletu. No dobra, Pipek, poczekaj, tylko muszę zgasić te autko i chwileczkę, faktycznie. Mój pistolet jest bardzo słaby, ale poczekaj, pójdę do sklepu i mogę tutaj kupić inne pistolety z wodą. I tutaj jest taki niebieski za 2000. Dobra, Pipek, doładuję 145 robuxów, żeby mieć kasę i uwaga, kupiłem teraz ten niebieski. Wow, ale on jest fajny, czekaj, ja mam podobny, tylko trochę gorszy. Ej, faktycznie, dobra, tylko na początku nalejmy sobie wodę i chcę zobaczyć, jak będę gasił. Uwaga, wszystko lecę. Ej, on jest chyba trochę lepszy. On jest o wiele lepszy, a można mieć jeszcze lepsze pistolety, rozumiesz to? Tylko musisz mi pomóc z moim domkiem. Dobra, już, Pipek, przepraszam. Teraz tutaj oczywiście z boku cały płotek gaszę, żeby nie było żadnego ognia. I tutaj jeszcze z tyłu wszystko się pali. No nie, szybko idę po wodę. No nie, mój domek, on jest cały w ogniu. Nigdy go nie uratujemy. Ale ty jesteś słabym strażakiem, Luczek. Ty nic nie robisz. O ja, widzowie, naprawdę, Pipka dom cały się pali. Dobra, nie, widzowie, musimy naprawdę szybko wejść tutaj do środka. I dobra, Pipek, nie bój się, już wszystko gaszę. Całe te oczywiście siedzenia. Tutaj jakaś skrzynka, zobacz, już się robi lepiej. No tak, masz rację, ale i tak mój cały domek jeszcze się fajczy. Jeszcze tutaj w domu bardzo dużo się pali. Dobra, wiecie co, widzowie, poczekaj, Pipek, muszę kupić lepszy pistolet. Nawet lepszy pistolet ci nie pomoże. Ty jesteś po prostu najgorszym strażakiem. W takim bądź razie kupię sobie złoty, coś takiego do czyszczenia. Taki złoty pistolet za 700 robuxów. Co? Ale to będzie mocne. Może wtedy dasz radę to ugasić. Tak, Pipek, na pewno mi się uda. Dlatego w tym momencie biorę ten pistolet i czekaj, napełnię go. Wow, ale ten plecak jest wielki. Zobacz, ile tutaj mam po prawo. Co się dzieje? I jaki ten pistolet jest złoty? Ej, faktycznie. Ale poczekaj, Pipek, kupię tutaj jeszcze nowy zbiornik paliwa. Co to ci da? Ale będziesz mieć dużo wody. O tak, kupię jeszcze za 500 robuxów więcej gotówki. I poczekaj, Pipek, kupię wszystko. Kupię najlepszy zbiornik paliwa, żebym oczywiście miał bardzo dużo wody. Jaki to jest największy zbiornik? Wow, ale on jest potężny. O tak, i zobacz, jak dużo mi się napełnia wody. I w tym momencie, Pipek, bardzo szybko mogę wszystko gasić. Zobacz. Ale to jest mocne. Nie wierzę. To ten pistolet i ten plecak w połączeniu daje taki super rezultat. O tak, zobacz, tutaj jest oczywiście palący się garaż, a teraz wszystko gaszę. Jak ty to robisz? Ale ty jesteś mocny. Ugasiłeś to w sekundę. O tak, zobacz, tutaj jeszcze masz jakiś ogień. Dobra, wszystko gaszę i uwaga, wejdźmy do środka. O nie, cały kibel ci się pali. Dobra, Pipek, pum! I oczywiście kibel cały zdrowy. Wow, jak ty to zrobiłeś? Tak szybko. Tutaj już w ogóle nie ma ognia, ale uważaj, chyba jest jeszcze ogień tutaj, na tym płotku. Dobra, w takim buciasie jeszcze został ten domek. I tutaj naprawdę wszystko się pali. Tak więc, Pipek, tutaj wszystko teraz gaszę też tutaj domek. Uwaga, pum! I zobacz, jak szybko to zgasiłem. Nie, poczekaj, to jest domek mojego sąsiada. Może zostawmy go w płomieniach. Co ty, Pipek, gadasz? Trzeba ratować każdego. Jestem normalnie strażakiem dzisiaj. Zobacz, każdy płot, wszystko z boku, dom i oczywiście wszystko się gasi. No nie, ja nie lubię tego sąsiada. Nie gaś jego domu, niech on spłonie. Co ty, Pipek, gadasz? Zobacz, toaletę całą ogarnąłem. Tutaj jeszcze cały dom w środku. I uwaga, gotowe. Twój domek oraz twojego sąsiada został uratowany. Ale poczekaj, zobacz, co jest przed nami. Całe miasto jest w płomieniach. Musimy mu pomóc. Ej, chwileczkę, tutaj chyba jest bank. O, cały bank się pali. Wszystkie sklepy. Nie, trzeba to ugasić. Ej, faktycznie, tutaj wszystko naprawdę się pali. Muszę, widzowie, uratować to miasto. Dobra, nie, Pipek, biorę oczywiście tutaj do hydrantu.
hydranta, napełniam wodę i uwaga, zaczynam gasić cały budynek. Pum, ale tutaj gaszę, widzisz to? Wow, ty jesteś taki mocny, ta twoja gaśnica jest mega super, też taką chcę. Spokojnie, Pipek, zobacz, trzeba być dobrym strażakiem, musimy wszystkich uratować, widzisz to? Moja praca jest bardzo ważna, ponieważ tutaj jest bardzo dużo ognia, a ja wszystko to gaszę. Ja nie mogę, też chciałbym ci pomóc, tylko ja jestem jednak mega słabym strażakiem, gorszym od ciebie. Dobra, Pipek, na pewno kiedyś się uda być dobrym strażakiem. Tutaj jest w ogóle Mona Lisa, dobra. Trzeba tutaj wszystko zgasić, dawaj. Został jeszcze ten budynek, co to jest? To jest jakiś mieszkalny. No tak, tutaj chyba mieszkały jakieś nowe osoby, które się wprowadziły do tego miasta. To też trzeba ugasić. Dobra, kupię za 25 robuxów napełniony teraz plecak i uwaga, gaszę to dalej. Tak, dobrze nam idzie, jeszcze chwilę i uratujemy całe miasto. O tak, zobacz, teraz już prawie wszystko jest pogaszone, jeszcze tutaj tylko w środku, bo tutaj jest bardzo dużo ognia, chwileczkę. Te mieszkanie tutaj płonie, o nie, wszystko ratujemy. No nie, co mogło wywołać taki wielki pożar? Wszystko jest w ogniu, jak myślisz? Nie wiem, Pipek, może chciałeś sobie zrobić hot doga i na przykład spaliłeś coś, nie wiem. A tutaj jeszcze jakaś kawiarnia, dobra, chodźmy, musimy wszystko tutaj ugasić. No nie, moja kawa, którą codziennie tutaj kupowałem, wszystko się pali. Dobra, Pipek, już to wszystko ratuje, zobacz to, Luszek strażak jest na miejscu. Dobra, wszystko oczywiście ugaszone. Już chyba nic tutaj nie zostało, wszystko zostało zgaszone. Więc mam nadzieję, że ci pomogłem. Luszek, ale jeszcze ten ogień jest na placu zabaw. Szybko musisz go ugasić, ja się boję, tam jest za dużo ognia. O ja, faktycznie, zobaczcie, tutaj jest jakiś plac, taki rozrywki i tutaj wszystko się pali. O, każde auto, dobra, wszystko musimy oczywiście zgasić. Ile tu ognia jest? W tym momencie musimy tutaj wejść, o, o. Zobaczcie, jak tutaj wszystko płonie. O nie, przecież tutaj normalnie kiedyś ludzie się bawili, a teraz wszystko płonie. No nie, ten ogień się rozprzestrzenił. Uwaga, teraz wszystko musimy tutaj oczywiście ugasić, tak jest. I zobaczcie, nawet te wielkie koło się pali. O, o, dobra, musimy wszystko tutaj ugasić. Tutaj nawet budka z hot dogami, jakieś siedzenia, wszystko musimy uratować. Uwaga, każdą rzecz po kolei musimy, więc oczywiście tutaj jakieś bilety odblokowaliśmy. Tutaj jakieś są koniki. O nie, przecież tutaj ludzie się normalnie bawią. Dobra, wszystko musimy oczywiście ugasić. Jeszcze wokół, ile tego jest? Śmieci normalnie i nie, to są jakieś groby. Co to jest? Czemu groby się paliły? Dobra, dajemy tutaj wszystko oczywiście. Lejemy to wodą i uwaga, każde ogrodzenie, żeby nic nie zostało oczywiście w ogniu. Chwileczkę, prawie nam się udaje, zobaczcie. Jeszcze tylko zostało te wielkie koło, ale to zrobimy za chwilę. Dobra, każdy tutaj teraz płotek musimy, drzewa, bo tak, drzewa, jeżeli się spalą, to będzie naprawdę lipa. Tutaj z góry, każde siedzenie. I zarabiamy bardzo dużo pieniędzy, widzowie, jako ten strażak. Dobra, tutaj jakieś lody, tutaj boisko. Dobra, musimy to oczywiście wszystko gasić. I zobaczcie, bardzo mało rzeczy już zostało do oczywiście ugaszenia. Możemy wziąć się oczywiście za ugaszenie tej wielkiej kuli oczywiście. Dobra, musimy to zrobić, to jest oczywiście kula zabawy. Tak, gaśmy ją całą, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy bardzo dużo wody, ale musimy go ugasić. Dobra, lecimy i chwileczkę. Chyba nam się udało, tylko musimy to jeszcze zrobić w dobrych miejscach. Tutaj na dole, z każdej strony i zobaczcie. Ugasiliśmy w tym momencie chyba wszystko. Tak, z tej strony to już jest chyba koniec. Tutaj zostawię jeszcze ławki i chwileczkę. Jeszcze tutaj w środku te koniki. Co to ma być? O nie, tutaj był jakiś spektakl. Zobaczcie, a to wszystko się pali. O, dobra, wszystko gasimy. Tak jest. I uwaga, udało nam się zgasić każdy pożar. Ale chwilę, tutaj jest kolejna rzecz. Jakaś plaża, co to ma być? O nie, chyba te domki spłoną, ale dobra, szybko. Uratujmy je z tej strony, tak jest. Bo za chwilę może się naprawdę wszystko skończyć. Dobra, wszystko oczywiście zalewam wodą jako strażak, dobra. Luczek, wszystko pomaga, tak jest. Tutaj jest dużo wody, więc oczywiście możemy ją wziąć. Lecimy, widzowie, wszystko trzeba oczywiście ugasić. O nie, ten cały domek jest cały oczywiście w ogniu. Dobra, wszystko ratujemy, dobra, widzowie, musimy ugasić cały ten pożar. I mam nadzieję, że Pipkowi nic się nie stało. Dobra, tutaj też nie ma żadnych ludzi, więc ja tutaj idę pracować. A wy zostawcie łapeczkę w górę z subskrypcją, ja idę gasić to dalej.